Cześć wszystkim, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj jak uratować według mnie, czyli mój pomysł na uratowanie Garden Warfare 2. Jak wiecie, ostatnio pojawił się wątek na stronie EA od EA Shepard, chyba tak on się nazywał, i zainteresował się on dużym pikiem graczy Garden Warfare 2 ze statystyk Steama, bo to tam do 10 tysięcy doszło. Bardzo się z tego powodu oczywiście cieszymy. No i poprosił nas o wysyłanie screenów, różnych dowodów, tak jakby aktywności graczy. Dostał bardzo dużo odpowiedzi, jeśli dobrze pamiętam, to chyba nawet 1800 na samej stronie EA, to trzeba zaznaczyć. No i cóż, podstawowe pytanie w tym odcinku. Czy według mnie będzie update do GW2 taki konkretniejszy? Ja powiem tak. Według mnie jakiegoś mega dużego content update'u nie będzie. Wbrew temu, co potem powiem o moim pomyśle o uratowaniu GW2. Myślę, że na nowe postacie, nowe warianty, cokolwiek, z nowych postaci raczej nic nie dostaniemy. Ja bardziej celowałbym w to, że to będą najprawdopodobniej po prostu jakieś poprawki, jakieś zabezpieczenia, jakieś takie bardziej techniczne update'y niż content update'y. A jeśli już pojawią się content update'y, to myślę, że będzie to nawet przywrócenie tego, co było kiedyś. Na przykład częstsza rotacja Ruxa, czyli tego gnoma, który sprzedaje bardzo drogie rzeczy. Powrót wydarzeń społeczności i jakby większa rotacja ratusza, w sensie częstsza. Pamiętacie te wszystkie tryby, był Taco Bandit, koty kontra dinozaury i wiele, wiele, wiele więcej. Wyzwania społeczności, to było też bardzo fajne i tego brakuje. Czy też na przykład prezentacja bohaterów, to też było fajne, zwłaszcza, że jest dużo nowych graczy przecież. I myślę, że im warto byłoby, póki nie mają wszystkich postaci, dać im możliwość wypróbowania ich już teraz. Więc takie małe zmiany, ale no jednak istotne wbrew pozorom. To jest takie według mnie coś, co raczej ma dużą szansę, żeby się wydarzyć. Jeśli chodzi zaś o content update, no to tu już przychodzimy do tak naprawdę mojego pomysłu, co można by tutaj dodać. Więc pierwszy punkt, o którym już w sumie wspomniałem, według mnie technicznie trzeba tutaj wiele rzeczy według mnie dopracować. Walka z cheaterami też powinna tutaj, trzeba by tego EA anti-cheat, myślę, że też dopracować. No takie ogólnie techniczne rzeczy, żeby serwery lepiej działały, żeby ta gra była płynniejsza i żeby nie było jakichś dziwnych bugów, lagów i w ogóle. Bo myślę, że no tutaj EA według mnie troszeczkę może zaniedbało sprawę, ale może to ja się tylko mylę. Czas pokaże. Także tak jak wspomniałem, techniczne update'y, takie nic nie dodające, ale usprawniające nam rozgrywkę, byłyby bardzo mile widziane, nawet jeśli kontentu by nie wnosiły. Zawsze coś. Zawsze też byłoby widać, że coś się w grze dzieje, że trzeba ją zaktualizować, czyli że ta gra ma jakiekolwiek wsparcie jeszcze po naprawdę długim czasie. Drugim moim takim pomysłem jest dodanie map, nowych map, bo te mapy z GW2 są fajne, no nie wszystkie, mówię tu o tobie, Zamburbio, ale jest ich mało, bardzo mało. No bo co to jest, kilka mapek, jeśli gra się naprawdę często i gęsto, to te mapy ci się nudzą, bo co chwilę jest to samo. I przede wszystkim zmieniłbym coś takiego, jest takie coś obecnie w GW2, że jeśli losuje ci mapę, powiedzmy, nasiona czasu, no to grasz je dwa razy pod rząd. Kiedyś tego nie było, kiedyś co mapa była losowa. Czasem się zdarzało, że się trafiała ta sama, ale teraz zawsze grasz dwa razy tą samą mapę pod rząd. Ja bym to zmienił, to według mnie jest trochę nudne. I co rundę powinna być inna mapa i tych map powinno być więcej. Jeśli EA nie chce się jakiś specjalnie wysilać nad robieniem nowych map, ja bym dodał po prostu te z GW1.
nie byłoby to aż tak, nie byłby to wielki problem, gdyż już jedną mapę z GW1 do GW2 zrobili i było to Walnut Hills, które ponoć wygrało w głosowaniu, ale ja nie jestem przekonany, że uczciwie je wygrało, gdyż z tego co wiem, powinno je wygrać albo Main Street, albo Driftwood Shores. I te mapy właśnie bardzo chciałbym zobaczyć. Była jeszcze taka kowbojska mapa w GW1, taka w stylu Dzikiego Zachodu, ale mi się nie podobała. Strasznie była krótka i w sumie nikt jej nie lubił chyba. Ewentualnie, co do tych map. Był też, wiem, że było planowane dodanie map z GW1 do GW2, tak w ramach ciekawostki wam powiem, ale w zombifikowanej wersji. Czyli, że te mapy są tak jakby, no, w stylu zombie, coś jak na wzór Zombopolis albo tej nieszczęsnej Zomburgi. I tutaj widzicie teraz screeny właśnie takiej metamorfozy. Main Street był prawie na ukończeniu, bo Main Street miał trafić do GW2 zamiast Zombopolis. Nie wiedzieć czemu, no tak się nie stało niestety i trafiło Zombopolis, które jest fajne, lubię Zombopolis, ale wolałbym Brain Street, bo tak to się miało nazywać. Driftwood Shores zaczęto przerabiać, tam nie ma za wiele, tam za wiele nie zrobili, więc tutaj nawet nie będę wam chyba tego pokazywać, bo to nie ma większego sensu. Szkoda, że się z tego wycofali. Moim zdaniem to Walnut Hills też można by przerobić na taką wersję zombie, że zombie, no, wygrały w jakby fabularnie w GW1 i teraz rośliny w GW2 muszą znów je pokonać, bo tak to fabularnie podobno działa. Chyba, że jestem źle doinformowany, poprawcie mnie w komentarzach i nie zabijajcie mnie za to. Także to jest takie moje główne pomysły, bo gdyby dodano troszkę tych map, nawet z GW1 i te nieszczęsne mapy mapę kowbojską i w ogóle nadal, no tych map byłoby więcej, można by więcej robić jakiejś strategii, jak dobrze grać na tych mapach, jak nie dać się zabić i w ogóle powstawiać tam do tych map, nie wiem, jakieś ukryte easter eggi, niekoniecznie złote gnomy, może jakieś nawiązania właśnie do starych gier PVZ czy jakichś innych rzeczy. To byłby przecież smaczek dla starszych fanów. Dlatego dla tej społeczności, która jest bardzo silna i no, wiele nam się udało zrobić dla tej serii, zwłaszcza dla Plants vs. Zombies 3. Ale to nie o tym. Dziś się tym nie zajmujemy. I według mnie chyba więcej, tak realnie, nie powinniśmy liczyć na więcej. Fajnie byłoby dostać nowe warianty. Ewentualnie, co do wariantów, ja bym ewentualnie wcisnął te warianty, które nie przeszły z GW1 do GW2, mówię tu o Berry Shooterze, Dr. Chester, Jumper Chester i Cytrusowy Kaktus. Chociaż czy Berry Shooter powinien trafić do GW2? Jak pewnie zauważyliście, Kamienny P-Shooter działa prawie tak samo jak Berry Shooter. Z tym, że jest wolniejszy, ma więcej życia, ale jeśli chodzi o strzały, wygląda to bardzo, bardzo podobnie. I to by było chyba na tyle w tym odcinku. Jeśli macie jakieś propozycje, co można byłoby do tego dodać, albo co w ogóle można by było, jak uratować GW2 według was, chętnie poczytam w komentarzach. Według mnie, ja tak jestem pomiędzy, jestem troszeczkę realistycznie, chcę podejść do tego całego wydarzenia i troszeczkę też optymistycznie, bo ta nadzieja, że GW2 jeszcze będzie taki renesans na nie, taki mały renesans nawet, jest jeszcze ta nadzieja, się tam zawsze tli, umiera ostatnia i w ogóle. A ja wam dziękuję za oglądanie. Jeśli film wam się podobał, zostawcie lajka, subskrybujcie, żeby nie przegapić nowych filmów. Cześć!